25 lat Maćka Zienia. Jakimi słowami najlepiej opisać jego projekty? Kwintesencja kobiecości, zmysłowość. Dbałość o gwiazdy, dbałość o szczegóły. Projekty, które łączą w sobie imaginację i prostotę. 25 lat minęło jak jeden dzień. Ja pamiętam, jak miałam 12 lat, mniej więcej 16-17 i chodziłam w Macieja po kazach. Jego suknia, kobieta naprawdę czuje się kobietą. Za nami przepiękny pokaz Maćka Zienia. Co podobało się najbardziej? Najbardziej podobała mi się mgła na podłodze. Żartowałam. Wszystkie te kreacje były piękne. Podobały mi się wizuale. Przepiękne, obłędne. No Maciek to jest klasa sama w sobie. Wielki artysta, wielka wrażliwość. Wiesz co, klimat i atmosfera. W ogóle te mury Opery Narodowej są magiczne. Aneta Kręglicka, wow. Dziewczyny, wspaniałe. Dzisiaj pani po raz kolejny na wybiegu u Maćka. Jakie to emocje? Za każdym razem się strasznie denerwuję. To czego życzymy Maćkowi na kolejnych 25 lat? Ja chciałabym, żeby on, ponieważ on kocha to, co lubi, żeby po prostu tworzył dalej, miał z tego frajdę, przyjemność. No to oczywiście czego? Kolejnych 25 lat. Tak dobrej formy jak do tej pory. Dużo zdrowia i szczęścia i samych fajnych ludzi. Maćkowi życzymy, żeby był takim kochanym, fantastycznym człowiekiem, jakim jest i żeby mu się lało z nieba miodem po prostu.